Cześć! Zaraz się pewnie zdziwicie, dlaczego chociażby nie mam koszulki Akademii Keyboardu, a nagrywam to właśnie na ten fanpage. Słuchajcie, ten biznes staram się prowadzić w taki sposób, abyście mogli też wiedzieć, że za nim stoi przede wszystkim człowiek, nie tylko marka i znaczek, bo wiele firm popełnia takie błędy, publikuje posty, publikuje filmy, a tak naprawdę ludzi, którzy stoją za produkcją tych materiałów, w ogóle nie widać. Dodatkowo w tym filmie podsumuję wszystko to, co udało mi się zaplanować, udało mi się osiągnąć w 2019 roku. Przekażę wam kilka planów na 2020 rok, bo wiem, że wielu ludzi ogląda, wielu ludzi inspiruje się tym, co ja robię, natomiast jest też pewna rzesza osób, która ocenia pewne tematy nie do końca tak, jak są, a druga strona po prostu nie wie o mnie za wiele i dzięki temu materiałowi będziemy mogli poznać się po prostu lepiej. Ja bardzo takie filmy lubię dla was nagrywać i od razu mówię, na sam koniec zrobię bardzo fajny konkurs, ale rozdanie, będzie mały challenge dla was, małe wyzwanie, więc obejrzyjcie ten materiał do końca i zostańcie ze mną. 2019 rok to był rok chyba, w którym wydarzyło się praktycznie najwięcej w moim życiu i najwięcej udało mi się zrealizować. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to wiem? Przede wszystkim pierwsza kwestia jest taka, że od kiedy prowadzę taki osobisty terminarz, a jest to od 2016 roku, no motywem do założenia terminarza oczywiście był zespół Oasis i tam pisaliśmy też terminy klientów, natomiast wpadłem na doskonały pomysł i to też wyciągam od ludzi, których oglądam, którymi się inspiruję, że tam zapisuję swoje plany, marzenia, cele, wydatki, realizacje, inwestycje, po prostu taki troszkę nawet i dziennik, gdzie piszę, co udało mi się zrealizować, co nie udało mi się zrealizować, piszę jakieś plany, marzenia i wszystko, co z tym rozwojem osobistym również związane. 2019 rok, mega dużo udanych tematów. Słuchajcie, zaczynam od życia prywatnego, bo to jest w tej chwili dla mnie mega ważne, bardzo ważne, a nawet i najważniejsze. 25 marca oczywiście przyszła na świat druga już córeczka, Oliwia, nasz wielki cud, nasz wielki dar. Po raz drugi zostałem ojcem, mamy teraz dwa małe szkraby w domu, kochaną żonę, mnie, no i staramy się to oboje zawodowo wszystko pogodzić, co nie jest łatwe. Kto ma takie malutkie dzieciaczki, ten wie, że trzeba nad nimi bardzo dużo uwagi poświęcać i tutaj, kochanie, bardzo ci dziękuję za to, że no 95% naprawdę poświęcasz im czasu. Mnie w sezonie weselnym prawie nie ma w domu, natomiast teraz, kiedy przyszła zima, mam więcej czasu dla rodziny, mam więcej czasu dla dzieci i staram się to na maksa po prostu wykorzystać. Następna kwestia to taka, że zaplanowałem sobie wydatki, zaplanowałem sobie plany, marzenia na 19 rok i przechodząc do takich spraw osobistych, postanowiłem, że skupię się troszkę nad sposobem odżywiania, a jeszcze bardziej na 2020, o tym będzie później, gdyż uznałem, że no skoro mamy dzieci, skoro życie układa się tak fajnie, chciałbym, aby to życie przeżywać jak najdłużej, jak najlepiej, jak najbardziej po prostu radośnie, unikając chorób, tym bardziej, że jako dzieciak przechodziłem troszkę smutnych spraw, no bo w wieku 13 lat na raka odszedł mój ojciec, więc no przeżyłem smutne rzeczy, widziałem cierpienie na żywe oczy, nie chcę przeżywać tego ja, więc postanowiłem, że wraz z żoną i no staramy się to też potem przerzucić na dzieciaczki, chociaż jeszcze są za małe, wprowadzimy taki zdrowy tryb odżywiania. Oczywiście w kwestii odżywiania dzieci, no to tutaj też chodzi o słodycze i tak dalej, ale nie do końca o tym chciałem dzisiaj wam opowiadać. Słuchajcie, z tematów, planów osobistych, to tak naprawdę rodzina jest najważniejsza, natomiast udało mi się rozpocząć nowy projekt, tutaj już biznesowy, projekt Akademii Keyboardu. Projekt, na który poświęcam każdą wolną chwilę, którą tak naprawdę mam. Projekt, który skupia wokół siebie bardzo dużo ludzi muzycznych, umuzykalnionych, tych bardziej i tych mniej, tych z branży chałturniczej, tych nawet i czołowych zawodowych muzyków też wiem, że podgląda, ogląda, inspiruje się tam tematami, produktami i wieloma innymi rzeczami, więc cieszę się, że jesteście z nami i na ten projekt poświęcam mega dużo czasu. Przejdźmy do spraw biznesowych, ale zanim to nastąpi, muszę wam się tutaj publicznie przed kamerą do czegoś przyznać. Zdecydowanie jestem pracocholikiem. Każdą wolną chwilę poza czasem spędzonym dla rodziny poświęcam zdecydowanie na pracę. Ilość podjętych tematów naraz, ilość działań, ilość zrealizowanych spraw z powodzeniem bardzo nakręca mnie do działania, a ta odrobina, ta drobna doza niepewności, że może coś nie wyjść, może się nie uda, że coś się może nie pospinać, nakręca mnie jeszcze bardziej, żeby bardziej zaangażować się w temat, właśnie żeby wszystko się udało. I jak na razie 95% tematów udaje się z ogromnym powodzeniem. Mam tutaj przed sobą terminarz z 2019 roku, w którym zapisałem takie najważniejsze plany, najważniejsze marzenia. No było też kilka rzeczy nieudanych, było kilka rzeczy niezrealizowanych, ale zawsze staram się to zapisywać w taki sposób, aby te plany i marzenia tak naprawdę wybiegały ponad 20-30% to, co rzeczywiście jestem w stanie zrobić, no bo znam swoje możliwości, znam swój budżet, więc zawsze planuję ciutkę więcej. To są plany. Jeśli chodzi o marzenia, no to te marzenia mają być też troszkę bardziej, że tak powiem, górotwórcze, high-endowe. Jeśli chodzi o plany, to 15-20% więcej z tego, co widzę, zapisuję, a tą pozostałą część udaje się realizować. Z takich tematów, które udało się zrobić w tym roku biznesowo już, to udało się okleić nasz samochód, ten duży, taki biały, co też niemało kosztowało. Najważniejsze teraz też na 19 rok, na urodziny fundnąłem sobie całkiem nowy komputer, komputer z najwyższej półki praktycznie, do montażu filmów, bo na starym sprzęcie nie dało się już za dużo zrobić, bardzo mnie to denerwowało, a ja nie cierpię, jak mnie sprzęt ogranicza. Dochodzę do maksymalnego jego wykorzystania, ale potem, gdy sprzęt już jest barierą, kupuję nowy, lepszy i jakość skakuje półeczkę wyżej. No udało się też ogarnąć nowe smartfony i zastąpiłem w ogóle lustrzankę, którą miałem, pracą ze smartfonem, i ten film właśnie nagrywam, oglądasz go, z Samsunga Galaxy S10, jakbyś pytał, czym nagrywam swoje filmy, to właśnie S10, całkiem dobrym oświetleniem w pokoju, wychodzi jakość bardzo fajna. Udało się kupić komputer, udało się okleić samochód. Co tu się udało zrobić? A no udało się zmodernizować garaż, w którym trzymam sprzęt. Tam udało się zrobić podłogę, która wołała o pomstę do nieba. Dzięki temu zwiększyła się troszkę pojemność magazynowa i służy mi to jako magazyn, bo dotychczas służył mi jako magazyn mój dom, a jak pojawiły się dzieci, no niestety bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie może nic im na główkę zlecieć, więc cały sprzęt wyniosłem z domu, cieszymy się domem. To też jest taki bardzo fajny w ogóle case, bo wielu ludzi od razu pracuje, zaczyna etat, bierze kredyty, kupuje domy, mieszkania. Macie od razu fajny standard, ja dochodzę do wszystkiego praktycznie od zera. Od kredytu na mieszkanie bronię się rękami i nogami. No i od remontów też trochę broniłem się rękami i nogami, często inwestując wszystkie pieniądze, które mieliśmy w firmę, w działalność, No i potem ten dom stał się magazynem właśnie sprzętu. Oglądam wasze fajne domostwa i zazdroszczę wam tego, że naprawdę macie w domu fajnie, a ja miałem w domu długi czas magazyn, ale dzięki temu teraz jestem w stanie dużo szybciej nabyć tą nieruchomość, zrobić remonty, żeby to tak bardzo fajnie i rzeczowo wyglądało. No w planach na 2019 rok był jeszcze remont góry naszego domu, no to się niestety nie udało z racji takiej, że po prostu brakło funduszy i też postanowiliśmy, że póki dzieciaczki są malutkie, to za bardzo nie będziemy robić zadymy w domu, no bo remont stropu, zrobienie tam w ogóle domostwa, ja tam zrobię ocieplenie, podłogę tak naprawdę i to na razie na tyle. No mówiłem już o tym, że udało się zrobić nowy projekt Akademii Keyboardu i z tym udało się zrobić sklep online, gdzie sprzedajemy pokroczce przeciwkurzowe na instrumenty, są to autorskie produkty, autorskie pomysły, które opracowaliśmy wraz z naszymi sympatycznymi paniami krawcowymi, które serdecznie pozdrawiam. Produkujemy również kubeczki, bluzy, niedługo pojawią się bardzo fajne nowe produkty, środki czystości do instrumentów, ale nie tylko, więc śledźcie. Co tutaj jeszcze się udało zrobić, bo zaraz przejdziemy do liczb, żeby to było jeszcze takie bardziej fajne i wiarygodne. Dobra, jeśli chodzi o tematy takie ogólne, to by było na tyle. Takich mniejszych rzeczy, które ogarnialiśmy, to tak naprawdę nie piszę. Natomiast przejdźmy sobie teraz do takiej bardziej szczegółowej sprawy i przedstawię wam kilka liczb odnośnie każdego biznesu i kilka zakupów odnośnie każdego biznesu, bo dużo inwestuję w firmę. Rozpoczynając od tego, co jest trzonem w ogóle mojej firmy, to zespół muzyczny. Tutaj udało się zagrać kilkadziesiąt wesel, było to bodajże 30, mega dużo osób wytańczonych, mega dużo osób zadowolonych. Udało się prowadzić w tym roku również transmisję live z tego studia, które oglądają setki, dziesiątki tysięcy osób nawet, mogę powiedzieć, z czystym sumieniem. Udało się wokół fanpage'a zagościć, czy też ugościć 8000 lajków, co dla innych może być liczbą śmieszną, dla mnie jest mega fajnym wynikiem. I tutaj przede wszystkim dużo pozytywnych opinii z waszej strony. No, co się nie udało zrobić jako zespół, to w 19 roku totalnie nie udało się zrobić za dużo nowego repertuaru. Dodaliśmy raptem kilka piosenek, ale 20 rok właśnie skupiamy na nowym repertuarze. No, co się udało jeszcze kupić? Do zespołu udało się kupić 4 nowe głowice ruchome z towerami, z oświetleniem do tego, to jest znowuż kilkadziesiąt tysięcy złotych wpompowane w wygląd sceniczny i robi to mega profesjonalną robotę, fajnie to wygląda, po prostu koncertowy szał. Jeśli chodzi o biznes, to prowadzę również coś takiego, co się nazywa Oasis Events, dekoracje światłem, wypożyczalnia imprezowa itd. Tutaj świadczymy usługi dekoracji światłem, tańca w chmurach, wynajmujemy ścianki ślubne, mamy wypożyczalnię sprzętu imprezowego na jakieś imprezy typu 18, jakieś eventy małe, czy też koncerty. No i tutaj przede wszystkim, idąc w liczby, to 1500 lajków na Facebooku, dużo zadowolonych klientów, bo tutaj jest dużo więcej niż par młodych na wesele. Tutaj było około 75 par młodych, dla których zrealizowaliśmy w tym sezonie usługi jako Oasis Events, czyli te usługi dodatkowe, jako dodatkowa odnoga biznesu do tego biznesu z graniem. Tutaj dodatkowo udało się kupić drugą już pikowaną ściankę ślubną, udało się poszerzyć zaplecze sprzętowe o kolejnych 40 listew do oświetlenia dekoracji, udało się poszerzyć zaplecze sprzętowe o kolejną wytwornicę ciężkiego dymu, dzięki temu mamy już na magazynie 3 dymiary, jesteśmy w stanie zrobić 3 usługi w jeden weekend. No i tutaj najnowszy biznes, czyli Akademia Keyboardu. Tutaj w liczby, w tym roku tak naprawdę startowałem z promocją tego przedsięwzięcia. Skupiłem się chyba w marcu bodajże i w kwietniu powstały już pierwsze materiały. I co się udało osiągnąć? 870 lajków na Facebooku i to są bardzo ważne, jak w przypadku zespołu nie są to lajki tylko od klientów, ale tam są też lajki tych od oglądających transmisję, czy też sympatyków. Tutaj mam 870 lajków praktycznie samych osób związanych z branżą muzyczną, bo ten content na Akademii jest mega sprecyzowany dla wąskiego grona osób, stąd też no niestety ciężko wybić się z tym projektem, ciężko wybić się z tym biznesem z racji takiej, że jest mega wartościowy, ale bardzo zawężony content, no i bardzo zawężona publiczność, która go może odbierać, więc udało się w tym roku osiągnąć 870 lajków na Akademii Keyboardu. Jeśli chodzi o kanał YouTube'owy, bo takowy też założyłem, 460 subskrypcji, 26 filmów powstało, często filmów, które nakręcałem po nocach, zarywałem nocki, filmów, które trwają często po 30 nawet minut. Nad montażem spędzam po kilka godzin takiego odcinka, z reguły produkcja jednego odcinka w dobrej jakości zajmuje mi pół dnia, jak nie cały. Włącznie z nagraniem, z powtórkami, z fuck-upami, które zawsze się zdarzają. W tym 26 filmów, w tym 20 filmów mocno szkoleniowych, 10 filmów Yamaha bez tajemnic, live'y z Oasis Obusa, live'y, które wywołały mocne kontrowersje, gdyż tam trochę używałem ostrzejszego słownika, ale tymi filmami chciałem wam dosadnie przekazać mega wartościowe rzeczy, sprecyzowane rzeczy, więc zachęcam, obejrzyjcie sobie. Zrobiło to niemałe zamieszanie na rynku w każdym bądź razie. I teraz najnowsza seria odcinków, jak obrabiam swój repertuar, jako też chyba jedyna osoba pokazuję wam od zaplecza, jak wygląda mój warsztat muzyczny, na czym pracuję, jak obrabiam, jak przygotowuję. Dzielę się z wami tajemnicami, tak naprawdę nie do końca, którymi powinienem, ale wiem, że kiedyś wróci to z nawiązką. Jeśli chodzi o serię Yamaha bez tajemnic, to tutaj udało się zrobić 10 odcinków z najnowszych Yamaha Genos, Yamaha SX700 i SX900, gdzie rozwiewam wszystkie tajniki obsługi instrumentów, a powiem wam, że seria jeszcze nie jest zakończona, pojawi się na pewno jeszcze kilka odcinków, więc temat jest mocno rozwojowy. Udało mi się osiągnąć 26 filmów, no i dla jednych, którzy specjalizują się w youtuberstwie, czy są youtuberami, zarabiają na tym olbrzymie pieniądze, 26 filmów to można powiedzieć, ktoś, kto publikuje daily vlogi, to jest jeden miesiąc. Ja poświęcałem w sezonie weselnym często soboty, często niedzielę wieczorem po poprawinach, a często też w tygodniu po pracy, gdy wracam do domu, siedzę i skupiam się na filmach. Następna kwestia, sklep online Akademii Keyboardu. Tutaj ukazało się aż 111 produktów, które tworzyliśmy od zera, które projektowaliśmy od zera, nad którymi trzeba było dużo czasu poświęcić, żeby je wprowadzić na sklep, napisać do nich całe SEO, czyli pozycjonowanie, tytuły, pomysły, to są autorskie w ogóle produkty, autorskie pomysły, są niepowtarzalne rzeczy, których nie ma też na rynku, więc taki produkt ma podwójną wartość, bo nie jest to po prostu masówka, to jest indywidualny, znowu mocno zawężony, ale też wartościowy content. 65 zadowolonych klientów na sklepie Akademii, plus 15 na Allegro, bo konto na Allegro też mamy, które też się fajnie zaczyna ostatnio bujać. Udało się zrobić 3 pierwsze szkolenia w studio, tutaj w studio u mnie, szkolenia face to face, które realizuję dla was, bo macie opcję wykupić konsultację online, macie opcję przyjechać tutaj i poświęcam wam wtedy dużo więcej czasu, no i przede wszystkim jakość odbioru takiego szkolenia też jest dużo, dużo lepsza. Więc jeśli chodzi o te tematy, to by było tyle. Akademię mamy omówioną, Oasis Events mamy omówiony, Oasis Zespół mamy omówiony, życie prywatne mamy omówione. No co się nie udało zrobić, nie udało się zrobić więcej filmów na Akademię, czego bardzo, bardzo żałuję, ale wierzę, że w 2020 roku pojawi się więcej takich materiałów. Jeśli chodzi o te wyniki biznesowe, bo tak miałem wam jeszcze podać liczby, tutaj co prawda tego nie zapisałem, ale jestem po podliczeniach kajetu. No nie mogę wam dzielić się z wami sumami pieniędzy, jakie na tym zarabiam i ile przynosi mój biznes, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że mega warto poświęcać się takim tematom, mieć nie tylko jeden biznes w życiu, mieć kilka odnóg źródeł, bo kiedy jeden nie pracuje, zawsze masz pieniądze z drugiego. Natomiast powiem wam tak, rok 2018 był dla mnie finansowo wielkim zaskoczeniem i zadowalał mnie w 100%. Rok 2019 w każdym biznesie przyniósł mi wzrosty rzędu 20%. To wyobraźcie sobie, jak mega inspiruje to do działania, jak jest to mega fajny wynik i fajny rezultat. I okej, zaraz powiecie, że nie wiadomo ile mamy pieniędzy. Ja nie mam nie wiadomo ile pieniędzy, bo żeby rozpocząć i żeby to się wszystko tak nachulało, ja za łebka zaciągnąłem bardzo dużo kredytów. Kredytów, na które wy byście się nawet w życiu pewnie nie połasili, bo nie wiedziałem, czy się uda. To były olbrzymie sumy, to były sumy ponad 100 000 złotych, a miałem wtedy 18 tysięcy, to było 18 lat, miałem, tu wzięliśmy 18 na Tajrosa, 20 chyba czy 21, tu wzięliśmy 110 prawie tysięcy złotych na sprzęt, na samochód. I powiem wam tak, jest rok 2019, w tym roku udało się nadpłacić ten kredyt i zrobiłem sobie coś takiego, co się nazywa suma mojego zadłużenia. No liczę wartość netto po prostu całego majątku, jaki posiadam, liczę czy w ogóle jestem na plusie w życiu, czy nie jestem na minusie, bo cash flow, czyli przepływ pieniądza, nijak ma się do tego, ile ci tego pieniądza po prostu zostaje. Więc powiem wam szczerze, bardzo nas zjadają te kredyty, bardzo nas zjadają wydatki, inwestycje, legalna działalność, bo płacimy 2 ZUS-y. Natomiast powiem wam, że udało się w tym roku nadpłacić te kredyty ponadprogramowo o 25 000 złotych i w przyszłym roku mogę wam powiedzieć, że uwalniamy się od kredytów, co jest mega, mega fajne. No i pozwoli tutaj też na zwiększenie troszkę może i stopy życiowej, bo obiecaliśmy sobie, że w końcu pojedziemy na jakieś wakacje w 2020 roku, bo 3 lata nie byliśmy na urlopie wakacyjnym takim, żeby na tydzień, 2 tygodnie gdzieś wyjechać. Nie byliśmy nigdzie, odmawialiśmy sobie tego z racji pracy, natomiast w 2020 roku powiedzieliśmy, że jedziemy na urlop. Uda się uwolnić od kredytów, uda się to spłacić. Co w planach na 2020 rok? Zaczynamy od planów takich osobistych. To dodatkowo tutaj żona mnie namówiła. Skupiamy się teraz na zdrowiu i przechodzimy na dietę ketogenną, czy też ketogeniczną, różnie to jest nazywane. W dużym skrócie polega to na tym, że organizm ma zacząć wytwarzać energię z tłuszczów, a nie z węglowodanów, przy czym to wytwarzanie energii mniej zakwasza organizm, mniej zakwasza komórki, no i w dużym skrócie wyklucza jakieś 90% możliwości zachorowania na te wszystkie choroby cywilizowanego świata, cywilizacyjne, związane wyłącznie z cukrzycą typu 2. No więc wymaga to mocnego postanowienia. Powiem wam szczerze, że od 1 stycznia zaczęliśmy, od nowego roku. Na razie udaje się. Trzymajcie kciuki, ja trzymam za siebie kciuki mocno. Zobaczymy jak długo, będę was o tym informował. Na razie nie widzę jakichś negatywnych rezultatów, ale tak naprawdę jesteśmy dopiero na etapie tego wdrożenia organizmu do zaczęcia spalania tłuszczy, więc nawet chyba jeszcze się dokładnie nie zaczęło. Wszystko jest przed nami. Więc tutaj taka kwestia, no planujemy pojechać na ten urlop w 2020 roku, też trzymajcie kciuki, bo udało się na razie znaleźć lukę w kalendarzu, żebyśmy sobie pojechali, bo na loty też jeszcze za wcześnie, powiem wam szczerze. Następna kwestia taka, że zacząłem jeździć na rowerze już w listopadzie bodajże 2019 roku z kolegą Michałem z pracy, którego pozdrawiam jeśli ogląda. I powiedziałem sobie, że ten rok troszkę przepedałuję, co najmniej raz, a fajnie by było chociaż 2 razy w tygodniu. Kto mnie zna, kto mnie obserwuje długi czas, wie, że kiedyś za łebka w czasach gimnazjum i liceum trenowałem kolarstwo górskie. No nie powrócę do tego 100%, bo wtedy miałem dużo więcej czasu, nie było w ogóle tej odnogi biznesowej. Natomiast teraz chcę po prostu troszkę zdrowia, troszkę ruchu, bo jedziesz na rower, przeżywasz fajny trening, dostajesz troszeczkę wycisku, od razu się odświeża umysł, od razu się dotlenia organizm, wstajesz rano z inną energią, więc polecam w ogóle wysiłek fizyczny i ruch. Jeśli chodzi o plany, to plany zespołowe na zespołu Oasis na 2020 rok to przede wszystkim skupienie się na repertuarze. Chcemy mocno rozbujać nasz repertuar, chcemy mocno troszeczkę pójść jeszcze w YouTube'a, nagrać kilka coverów, no bo jak skupimy się na repertuarze, to fajnie by go było pokazać szerszej publiczności oczywiście. Dalej będą pojawiały się transmisje live 2.0 z dwóch kamer, więc jeśli chodzi o zespół to tyle. Aha, no i jeszcze jedno, to zmiana wizerunku scenicznego, dzięki ruchomym głowom wyrzucamy tam rampę, baner i też troszeczkę inwestycji wejdzie. Będzie fajniej, mobilniej, ładniej, przyjemniej, czyściej, no i lepiej, po prostu nowocześniej. Jeśli chodzi o Oasis Events, to tutaj planów zakupowych nie ma za bardzo, bo już kupiłem wszystko co jest. Ile miałem rynku zaorać, tyle zaorałem, będę starał się trzymać tą stopę, więc fajnie się mocno reklamować, mieć dalej tylu zadowolonych klientów. Może troszeczkę bardziej rozbuja się wypożyczalnia, bo jak wiecie, każdy biznes musi się ułożyć, zanim się to wszystko rozreklamuje, a reklama tego to jest bardzo mrówcza praca, o której mógłbym nagrać kilka tak naprawdę odcinków. Jeśli chodzi o Akademię Keyboardu, tutaj chyba jest najwięcej planów, bo jest to dość nowy biznes, można powiedzieć nowy startup. No i tutaj planuję przede wszystkim dalsze poszerzanie gamy i produktów sklepu Oasis Events, sklepu Akademii Keyboardu. Pojawią się w tym roku środki czystości do instrumentów, będzie fajna chemia w psik-psiku, taka nietoksyczna, będzie wyjątkowa ściereczka na rynku, której nie ma jeszcze nikt. Będzie można ją używać z chemią i bez chemii, a dodatkowo będzie mocno atrakcyjnej cenie. Obiecałem chłopakom tutaj z branży, że tak powiem, pro muzyków, pro klawiszowców, że stworzymy ofertę pokrowców przeciwkurzowych na syntezatory, na stage piana, na inne instrumenty i nad tym już mocno pracuję. Na razie udało się wdrożyć na pianina domowe, cyfrowe, akurat z oferty Casio, ale już działamy nad Korgiem, nad Yamahą, nad Kronosem, Montage'em, Modxem i całą resztą. Wymaga to mega zaangażowania. Kto obserwuje, widzi ile czasu i pieniędzy to mnie przede wszystkim kosztuje. Więc no przede wszystkim nie wiem czy się uda, ale spójrzcie na to. To jest szampan. Szampan oklejony naklejkami Akademii. Na koniec tego filmu miałem zamysł, żeby nagrać dla was scenkę. Scenkę na dworze, scenkę gdzie wystrzelam szampana za powodzenia całego projektu i złożyć wam najlepsze życzenia. Na życzenia wszakże przyjdzie czas na koniec tego filmu. Ale scenki nagrać nie mogę, z racji takiej, że od 2 dni leje, pada i wieje. Więc wszystko pod wiatr. Dodatkowo robię 3. dzień podejścia, aby nagrać ten odcinek, który właśnie teraz nagrywam. Więc obiecałem sobie, że tego szampana otworzę z grupą ludzi, z którą spotkamy się face to face. I prawdopodobnie pierwsza okazja będzie w Żgowie. Jeśli uda się oczywiście przyjechać, będziemy na was na bieżąco informować. I mam nadzieję, że tam uda się otworzyć tego szampana, a jeśli nie, to mam na sercu coś takiego, co się nazywa Wielka Integracja Akademii Keyboardu i chciałem tutaj u siebie, na Dolnym Śląsku, zorganizować event powiązane z fajnymi wykładami, z fajnymi szkoleniami dla was, z prezentacją różnych instrumentów, różnych, pewnie co będziecie po prostu chcieli, zrobimy jakąś ankietę, będą się mogły wystawiać sklepy, firmy, więc taka integracja Akademii Keyboardu mocno mi się marzy. Na razie zaczynamy od drobnych kroczków, aby się nie zachłysnąć i poznawać tajniki wiedzy, wdrożenia takich tematów na rynek. Więc jeśli chodzi o plany na 2020, no to jeszcze bardzo ważne tutaj z kwestii prywatnych uwolnić się od tego kredytu, który zaciągnęliśmy bardzo dawno temu, bo nas mocno blokuje, teraz mocno hamuje, bo jak wiecie, kredyt bierze się w momencie zakupu sprzętu, cieszy się nim tydzień, miesiąc, może rok, a spłaca się go kilka lat. Powiedziałem sobie też, że broń Boże nie weźmiemy kredytu na nieruchomość na 30 lat, bo nie wyobrażam sobie 30 lat być przywiązanym jak kula u nogi, tym bardziej, że niedługo może się zrobić ciekawie z rynkiem nieruchomości, ze stopami procentowymi, będzie pewnie wesoło. Więc powiedziałem sobie, że na nieruchomość nie weźmiemy takiego dużego kredytu, będziemy chcieli dużą część spłacić po prostu gotówką. Więc jeśli chodzi o kwestie planów na 2020 to tak naprawdę tyle. Dalsza ekspansja rynku, dalsza ekspansja Akademii Keyboardu, zespołu muzycznego Oasis, Oasis Events. Nie przewiduję już mega nowych projektów, chociaż będzie jeden, będzie powiązany z zespołem Oasis, ale śledźcie mnie na Facebooku, to się dowiecie. Nie będę na razie zapeszał, bo jest to w mocno rozwojowej fazie, ale to ten news na pewno wielu z was zaskoczył, bo wielu po mnie nie spodziewało się tego, co może się zdarzyć. No i cóż, na sam koniec chciałem wam powiedzieć, że jak wiecie i obserwujecie mnie, ja nie mam za bardzo czasu prywatnego, czasu wolnego, a wielu z was do mnie pisze. Ja was gorąco przepraszam za to, że nie jestem w stanie odpisywać na wszystkie wiadomości w czasie, ale musicie mi to niestety wybaczyć. Jak wiecie, pracuję jeszcze na etacie, sprzedaję części samochodowe w Lublinie u kuzyna Marcina, którego też gorąco pozdrawiam. Pracuję z sympatycznym kolegą Michałem, z którym właśnie też po godzinach po pracy jeżdżę na rowerkach. No i ta praca orientacyjnie, wyobraźcie sobie, że zajmuje mi od 8 godziny do 17, dojazd pół godziny, gdzieś tam czy 15 minut w jedną stronę, nie ma mnie 9-10 godzin w domu, bo zawsze jakieś zakupy po pracy się zrealizuje, więc pomyślcie sobie, że chcę spędzać czas z rodziną, chcę poświęcać się tym tematom, a od kwietnia startuje sezon weselny i tam co tydzień spinamy po 5-6 umów dla różnych klientów, więc jest to mega angażujące. Stąd wiele osób widzi, ile rzeczy robię naraz w życiu, iloma rzeczami się inspiruję, jak mało nocy przesypiam i nazywają też mnie Robokopsa, co wam śmiesznie i serdecznie dziękuję. Słuchajcie, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że w 2019 roku z takich tematów rozwoju osobistego, bo skupiam się nad tym mocno, nad tą kwestią, udało mi się przeczytać kilka książek z rozwoju osobistego. Ciągle jak jadę do pracy, w samochodzie, jak jedziemy na realizację, włączam zamiast radio, to włączam telefon, YouTube'a, przez nagłośnienie słucham jakichś szkoleń, jakichś audycji, fajnych ludzi wartościowych, którzy mogą wnieść coś ciekawego do mojego życia, więc bardzo wam też polecam tą opcję. Zamiast jechać i słuchać głupiego radia, włączcie sobie jakieś fajne, wartościowe materiały i ten czas tak naprawdę, który nic was nie kosztuje, zawsze coś wchłoniecie, zawsze coś się dowiecie, ale najważniejsze, skupiajcie się na jeździe. Nie tak, że telefon, tylko to niech sobie leci w tle. Może 5%, może 10% z tego zapamiętacie. Na sam koniec tego filmu chciałem zorganizować dla was takie mini rozdanie, mini konkurs. Słuchajcie, mam tutaj książkę Antoniego Robbinsa, Nasza moc bez granic. Mam tutaj taki mini kajecik na 2020 rok, w którym można zapisywać swoje małe i duże plany, marzenia. I chciałbym, żebyście w komentarzu pod tym filmem napisali, co udało, a co nie udało wam się zrealizować w waszym 2019 roku. Opisali swoje plany na 2020. Mogą to być tak naprawdę rzeczy czy ze spraw prywatnych, jeśli będziecie chcieli się nimi dzielić, mogą to być rzeczy biznesowe, mogą to być rzeczy z youtuberstwa, z Facebooka, z czegokolwiek, z każdego aspektu waszego życia. Najciekawsze komentarze wybiorę, polajkuję, a jeden najciekawszy komentarz udostępnię na Facebooku, odpiszę wiadomość i bezpłatnie wyślę ci tą książkę i ten mini kajecik, abyś mógł przeczytać i inspirować się dalej. A teraz życzę wam wszystkiego dobrego w nowym 2020 roku. Życzę wam pomyślności, przede wszystkim zdrowia, mega dużo czasu dla rodziny, bo wiem teraz, jak jest to bardzo cenne. Szczególnie kiedy słyszysz pierwsze tato, pierwsze mamo, pierwsze tato siadaj, tato składamy. No po prostu jest to bardzo piękne, nie chciałbym tych chwil sobie prywatnie też odmawiać, więc życzę wam jak najwięcej czasu spędzonego z rodziną, jak najwięcej skupienie się na rozwoju osobistym, mniej rolkowania bezmyślnie Facebooka, mniej bezmyślnie oglądanej telewizji po pracy i żarcia chipsów do tego. Poświęćcie każdą wolną chwilę na rodzinę, jeśli chcecie, poświęćcie ją na rozwój osobisty, na pracę, na jakieś fajne, ciekawe projekty. Rozwijajcie się, kształćcie, bo w życiu naprawdę, przynajmniej ja mam takie uczucie, że trzeba coś osiągnąć, trzeba fajnie się zaprezentować i trzeba czuć, że każdy dzień wykorzystało się na maksa. Tego wam właśnie życzę. Dużo miłości, szczęścia, oczywiście pieniędzy, bo też jest to potrzebne. Wszystkim muzycznym kolegom życzę fajnych imprez, mega zadowolonych klientów, dużo filmów na YouTube'a, samych lajków i łapek w górę, dużo subskrypcji. No i cóż, zapraszam serdecznie do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, do udostępniania. Mam nadzieję, że obejrzałeś ten filmik do końca. Jeśli tak, to napisz komentarz. Jeszcze raz, co udało Ci się osiągnąć, a co nie udało Ci się osiągnąć. No i mam nadzieję, że właśnie przy Tobie, albo właśnie z Tobą, otworzymy tego szampana i stukniemy się lampeczką, życząc sobie najlepsze życzenia na rozwój mój, jak i Twój. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Cię serdecznie, Stróżycki Jerzy, Oasis Events, Akademia Keyboardu, zespół Oasis, Jerzy Stróżycki, tata, rodzic i zwykły, szary człowiek, taki sam jak Ty. Wszystkiego dobrego.